Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto przed nami prawdopodobnie ostatni odcinek pierwszej części gry Sąsiedzi z Piekła Rodem. Tak więc bez zbędnego mordzenia, jak to zwykłym już mawiać, odcinek trzeci sezonu trzeciego o tytule Zrób to sam. Sąsiad jest mistrzem majsterkowania. W każdym razie on sam tak uważa. Śrubka tutaj, dziura tam, przy okazji trzeba jeszcze zajrzeć do kaloryfera i rury odpływowej. Gdyby tylko to było takie proste. Nie widzi, czemu sąsiad ma dzisiaj wyjątkowego pecha. Czyżby Woody miał z tym coś wspólnego? 8 pułapek, zobaczymy jak będzie. Powiem szczerze, tutaj jeśli chodzi o ten poziom, to... No już trochę plączę w tym, co chcę powiedzieć, ale... Pewne godziny. Ogólnie to jest chyba moja czwarta próba podejścia do tego nagrywania. Ciągle coś mi przerwało, więc... No nie zdziwcie się, że ten poziom będzie już tak... No trochę... No to tak określić na mistrza robił, w sensie, że już wiem, gdzie co trzeba pójść, zebrać, wszystko. No ale niestety tak to wygląda, jak się już... No jak zresztą mówiłem przed chwilą, powtarza poziom po raz któryś tam z rzędu. Dobra, sąsiad idzie tutaj, teraz będzie szedł... Zawory. Trzeba w sumie zawór od wody. Po zaworze od wody będzie szedł do kaloryfera. Potem tutaj. Stąd odkręcić znowu wodę. No i potem chyba się już rotacja pomału będzie powtarzała. Ale no, żeby nie był pewny, nie jestem, więc. A nie. Potem jeszcze bierze bezpiecznik. Idzie tutaj. Grzebie tutaj, wraca z bezpiecznikiem. Tak, jeszcze coś takiego było. Czy to jeszcze było takiego do wzięcia? Chyba nie. Dobra, i już grzebie w kaloryferze. I w sumie w tym momencie mógłbym powiedzieć, że da się zacząć się robić pułapki. O nie, nie, znowu zapomniałem o tym, że pies tu jest. Brawo ja. Nie, naprawdę, po prostu brawo ja. Okej, coś tu jeszcze jest do zrobienia. Niestety. Czas mi zabrakło znowu. Jestem tak po prostu rozkojarzony dzisiaj, że no. Po prostu próbujemy ponownie. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć o tym, jak bardzo zlamiłem. No, więc dobra. Tym razem przygotuję już wszystko z góry. Polerki, czy tam polerki, czy co tam jest, mniejsza z tym. Ja w tym czasie mam spokojnie możliwości. Oczywiście będę się starał zrobić jak najwyższy procent, więc nie zdziwcie się, że jeszcze pułapek tutaj nie rozrzucam czy coś. Dobra. Okej, sąsiad idzie do zaworów. Ja pójdę do kuchni, akurat się z nim minę. Idealnie. Okej. Ale w ogóle ciekawy jest ten pies, powiem wam szczerze. Niby tak tu leży, a jakoś nie czuję naszego zapachu, nic. Dopiero kiedy podejdziemy tutaj osobiście, to zaczyna mieć z tym problemy. Kiedy podejdziemy głośno. Dobra. Co drogą już mało będę psuł wszystko, co da się zepsuć. Miejmy nadzieję, że niczym nie zapomnę. Sąsiad idzie do łazienki. Jest idealna okazja dla nas, żeby się ukryć. Jak on będzie po prostu, wiecie, w łazience, to zaczniemy już robić ostatnie żarty. No co jest? Klikam prawy przycisk, żeby on się skradł, a ten nie, ten musi obudzić psa.
Nie wiem, powiem szczerze, co bardziej mi zawodzi, to moja myszka. Albo to gra, nie wiem. Okej, tak czy jak idzie teraz zająć się zaworem, więc... Mamy jeszcze chwilę spokoju. Tak. Książka odnośnie... Książka podgluzny po krzesło elektryczne, oczywiście tutaj. Teraz idziemy tak. Dobra. Pierwsza sprawa, bezpiecznik. Też kiedy on będzie tam miał problemy, powiedzmy, z drabiną i z prądem, to my zostawimy to. Proszę, najpierw drabina. Się wkurza. Teraz oczywiście naprawi drabinę, to jeszcze go prąd porazi, bo już zostawiliśmy bezpiecznika. No. Nie wiem, czy to się uda na stówkę, powiem wam szczerze. Zrobiliśmy, co mamy zrobić, więc moim zdaniem jest już bardzo nawet dobrze. Wszystkie kawały przygotowane. Super. Musisz tam poślizgnąć, oczywiście nie. Kulki musiały być postawione tak, że nie skorzysta z tego. Nie wiem, czy tutaj trzeba było je dać, czy jak. Dobra, mniejsza z tym. Teraz niestety wyjdzie trochę inaczej niż chciałem, ale... No, przynajmniej będzie miał dwie wpadki pod rząd. Drugi taki upadek musi być naprawdę bolesny. Już pomijając sam w sobie upadek, ale jeszcze tak na te kulki. Właśnie trochę dziwnie je zmontowali, że po prostu tutaj nie działa. I patrzcie, magia. Nagle części zaczęły pasować i wyszło krzesło elektryczne. Nie, ta gra... Montami jest moim zdaniem trochę dziwna. Nienaturalna w ogóle, jakby to tam określać, tak określać. Kaloryfer wybucha? Nie, jeszcze nie. To w sumie nie przygotowaliśmy wszystkiego, co się da. Dobrze, teraz to zauważyłem. No i będzie mało procent, pewnie 91. Okej, okay. Zaczynamy szlifować. Ostrze wylatuje. Widzicie, jak robię au. Sam się wkurza. I magicznym trafem nagle naprawia wszystko, ma nowe ostrze. I jakby nigdy nic, idzie sobie. Dalej. Nie, to ma naprawdę być kiepski wynik, powiem szczerze, ale... Ja już się tym nawet nie przejmuję się jakoś szczególnie. Dla mnie najważniejsze tak czy jak było to, żeby po prostu już teraz przejść tą grę. Chociaż nie ukrywam, mieć 100% wszędzie, to jest taki... Moim zdaniem dosyć fajny pomysł, żeby się potem pochwalić... Nie wiem, znajomym czy coś, że udało się na 100% chociaż. Gra jest prosta, to tylko trzeba po prostu wykminić co i jak, raczej nic wielkiego. Dobra, prąd go poraził, standardowo. Się wkurza. Odłącza kabel, usuwa to kałuże. I teraz najgorsze. Zdążymy. Dobra, się wku... Nie zdążymy. Nie wierzę. Nawet się to zrobiłem. Dobra, wiecie co, widzimy się już może jak po prostu... No jak po prostu będę miał już wszystko przygotowane, zostanie tylko ostatni ten kawał. Tak, tak będzie najlepiej. Dobra, mamy już ten sam etap co ostatnio. Myślę, że zrobiłem wszystko identycznie, nawet jeśli to było błędne czy coś, wiecie, po prostu nie chciałbym tutaj teraz nagle kombinować czegoś w międzyczasie zarząd po prostu tempie. Tak więc, tym razem wodę będziemy odkręcać, w sumie nie wiem kiedy. Prawdopodobnie po tym, jak on już zajmie się zakręceniem tego zaworu, będzie tam lasu. Chociaż nie, nie wiem, czy nam starczy czasu wtedy na to. Chyba, że mam pomysł. Jak odkręci wodę po prostu, to wiecie co? Czy zakręci? Najlepiej będzie w tym momencie pójść tu, żeby pies zaszczekał. I w czasie, kiedy pies będzie szczekał, to będziemy mogli ogarnąć, co tam chcemy. Oczywiście pies będzie musiał szczekać w momencie, kiedy on będzie tutaj, już przy kaloryferze, żeby dać nam wystarczająco dużo czasu.
Dobra, trzasły tortur. Zaraz tam będzie. Niestety. Chociaż... Pewnie jedna rzecz. Muszę to po prostu sprawdzić, powiem wam szczerze. Ten spąd... właśnie... już się plączę. A tak to zrobimy, że po prostu mamy zamknięty zawór, czy sąsiad też go przekręci, tym samym sam sobie przypieczętuje swój los? Bo jeśli tak, to sąsiad jest głupszy niż myślałem. Jeśli nie, to... I tak w sumie nic się nie zmieni. Dobra. No i teraz zajmie się zaworem. Trzy ostatnie kawały. Czyli tutaj kable, tutaj woda, no i grzejnik, który już jak widzicie, no... jeszcze zaraz będzie po prostu eksplodował swoim gorącem. Czy coś, nie wiem. Dobra, szybciej. Szybciej, sąsiad, po prostu już naprawdę nie mam całego dnia. Chciałbym dzisiaj już, jak mówiłem, zakończyć tą przygodę. Aha, czyli że on po prostu wie, że jest zakręcony i się dziwi. Tym razem nie robię tej samej głupoty. Po prostu jak on będzie się zajmował tamtym wszystkim, to wtedy. Chyba mi się uda. A jeśli nie, to po prostu nie wiem, co zrobić. Nie wiem, co on będzie chciał. A, do łazienki, okej. Pewnie nie zdąży, znając mnie. Ja, pewnie nie zdąży, będzie po prostu 7 na 8. No oczywiście, że nie zdążyłem. Wiecie co, nie. Ja muszę wymyślić jakoś samemu, co i jak, gdzie. No dobra. Zostały nam dwa ostatnie kawały. Powiem wam szczerze, i tym razem zrobiłem to lepiej. Kabelek ten zostawiłem teraz. Wodę odkręcam osobno. Czyli nie wtedy, kiedy kaloryfer i powinno być. Nie sądzę, żeby się to udało się jakkolwiek porządnie. Pewnie będzie 91. Ale cóż, to ja będę narzekał. Przynajmniej udało mi się już to jakoś rozwiązać. W sumie to było bardzo na dziecinnie proste, tylko ja oczywiście byłem za głupi, żeby stwierdzić, dobra, żeby to osobno, zamiast się męczyć non-stop jednocześnie. No cóż. Mój poziom idiotyzmu czasami przewyższa cokolwiek innego. Dobra. I teraz tylko pytanie, jak to zrobić. Nie, teraz musimy. Innej opcji nie mamy. W sumie teraz tam nie będzie schodził, to problemem nie będzie. Poza tym przy koloryferze siedzi tym razem tak długo, że można byśmy zdążyli powrócić. No ale dobra, co się tym będzie teraz przejmował, zajmował. Ostatnia rzecz, która została w sumie. Nie wiem, po co wszystko klikałem. Okej. Okay. I uwaga, uwaga, uwaga. Oczywiście, a nie 97, okej. Czy jednak tradycja starsza się odezwała. No to już mamy 13 minut. A oto i ostatni epizod. O nazwie Noc Myśliwego. Sąsiad jest wielkim miłośnikiem łowiectwa. Zdobył już wiele nagród za upolowanie zwierzęta. No oczywiście jest z tych trofeów bardzo dumny. Czyści je i poleruje, śmiejąc przy tym fajkę i słuchając łowieckich pieśni. Ach, stare dobre czasy. Przyszłość rysuje jednak w ciemnych... Przyszłość rysuje się jednak w ciemnych barwach. Woody wkracza do akcji. Dzisiaj mogę jeszcze trochę zaspany, tak swoją drogą, jak już o tym mówiłem niejednokrotnie, ale spokojnie. Ostatni epizod sąsiadów. Gramofon, jakieś tam inne rzeczy. Dobra, co jest pierwszą rzeczą, jaką robi sąsiad? Idzie po jakąś polerkę, czy coś, czarna pasta do butów, kulki, okej. Okay. Potem idzie z tym do pucharów, jest śpi tym razem tutaj. Jest jakaś szczelba.
jest gwóźdź, jest mysz. Nie, okej. Czyli poleruje puchary, potem odnosi polerkę. W sumie nawet na te 9 zagadek nie mam za bardzo pomysłów. Oczywiście tutaj pewnie będzie standardowa rzecz, tak? Kabelek, aha, czyli teraz idzie po fajkę. Weźmie fajkę, to będzie słuchał muzyki, a nie otwiera, okej, okay, czyli tutaj gwóźdź. Teraz idzie po muzykę. Stąd, czyli okej, okay. Odcięty kabel i korki. Dwa korki, więc to chyba będzie do strzelby. Jeszcze nie wiem co. W sypialni coś jest. Pudełko amunicji. Szafka nocna. Dobra. Wiem błędy czekając tak długo, ale... No co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Nie wiem, do rogu może mysz mu wsadzę. Nie mam pomysłu. Kapelusz, czyli... tutaj, gdzie ja jestem. Jeszcze nie zepsułem. I co my tu mamy? Proch? Mhm. Aha. A i mam gwizdek, który potrafi wkurzyć psa. Nie, dobra, mysz do pudełka. Nie wiem, co z rogiem w takim razie. Ale okej. Ale okej. W takim razie on idzie po polerkę. Ja w takim wypadku już po prostu nawet nie będę czekał, tylko zaczynamy. Nie wiem, czy z kapeluszem, czy co? Do amunicji. Zepsułem. Dobra, mniejsza z tym. Na szczęście mamy tutaj łóżko, więc da się jakkolwiek poradzić. No i jak już mówiłem, tutaj procentów na pewno dużo nie będzie. To jest ten etap, który przechodziłem może z dwa razy w całej swojej karierze grania w gry. I to chyba, żeby nie było. Pewnie nie jest. Nakami, mysz. Gęsta czarna pasta do butów. Z polerką, no tak. Teraz fajka. Fajce będzie robił. Nie pamiętam po prostu. A jeszcze w szafce trzeba czegoś poszukać. Balon. Czyli balon będzie z rogiem myśliwskim, okej. Okej. Co ciekawe, na razie dobrze idzie. Nie będzie już takich procentów, nawet jeśli co. Spokojnie, poradzimy sobie. Więc trzyma fajkę. Wiecie, no, nie ukrywam, to jest dla mnie teraz taka wielka tajemnica, skąd on bierze fajkę. Niestety bez fajki nie będę mógł zrobić wszystkiego tak, jak chciałem. Będzie jeszcze klej. Nie, nie, nie mówcie, że na czapkę klej. Jeśli tak, to już zepsułem całkowicie. No dobra. Spokojnie, może jeszcze jakoś uratuję sytuację.
Nabita i zatkana. Teraz tak. Tak, prawdopodobnie tam trzeba było właśnie klej dodać. Dobra. Czyli to jest takie do odwracania uwagi. Ogo mnie. No gdzieś fajka musi być. Nie wiem gdzie. A, dobra, wiem po co to jest. Żeby móc gramofon zepsuć. Zobaczmy, czy klej faktycznie jest do czapki. Tak. Czyli mocno zepsułem. No niestety. Nie będzie wszystkich procentów teraz już na pewno. Nie, zdecydowanie, niestety. Nie uda się. Gdybym tylko wiedział, gdzie on ma fajkę. Ale ta fajka wydaje się być taka nieistniejąca. Teraz skąd on bierze fajkę, teraz trzeba to przeobserwować. Co ten tutaj po prostu zostawia? Nie, zepsułem. Okej, jeszcze raz trzeba. Zepsułem niemiłosiernie, ale spokojnie. Ważne, że uda się ukończyć poziom. Chociaż nie byłem taki pewien, mamy minutę 16 na wszystko. A sąsiad się zbytnio nie śpieszy. Tak, zepsułem chyba bardzo. Ale nawet bardziej niż bardzo. No zdecydowanie to już za wolno mi poszło. Okej, ci zepsułem gramofon. Ale może chociaż... Może chociaż fajka mi się spodoba. Uwaga, uwaga i... Jeszcze trzy, tutaj są dwa. No i ostatni kapelusz, który... Gdybym zrobił w skórze, to czuję, żeby mi wystarczyło czasu. Nie, dobra, zrobi tutaj, potem może jeśli gwizdka użyjemy, to on będzie szybko biegł do psa, żeby go skarcić czy coś i będzie dobrze. Znaczy wątpię, żeby czasu starczyło. To właśnie idealnie zabraknie. Teraz niestety. Jeśli w opcjach to teraz wyłączyć, nie mogę. A szkoda. Nie ukrywam, bym teraz to wyłączył, bym miał spokój przynajmniej. No, czyli niestety. W takim razie widzimy się, jak tylko zrobię wszystko poprawnie. Tym razem na szczęście już wiem co, jak, gdzie, żeby nie było, więc damy radę. Też w sumie wiecie co, nie ma sensu to wycinać już i tak ostatniego epizodu. Więc po prostu weźmy co tam chcemy.
No i zróbmy to na spokojnie. Na szczęście tym razem już wiem mniej więcej co, jak, gdzie, kiedy, po co, jak, na co. Więc powinienem dać sobie radę. I żeby nie było, tym razem chciałbym zacząć od wsadzenia myszy i kleju tutaj, zepsucia rogu i potem tam niższe piętra będziemy ogarniać. Zajrzeć. Okej, czyli po tym już zajmuję się fajką. No niestety tym razem nic z fajką nie zrobimy. Naprawdę, gdybyśmy chcieli, to nie możemy. Bo niestety, ale się nie dostaliśmy do góry jeszcze. Aha, po tym chyba będzie się szczelać, tak, w sumie dosłownie to... No... Może nie parę minut temu, ale... Tak jakoś minutę, półtora temu widzieliśmy, więc nie ma co z... po prostu narzekać na to. Gramofon magiczny, już zamyka szafkę, on jeszcze chwilę gra. Ale cóż, gra z 2003, więc można się spodziewać paru problemów, błędów, niedoskonałości. Dobra, będzie się bawić tym, to my w tym czasie szybko idziemy. Do gabinetu chyba będzie można, nie sądzę, żeby to był teraz problem. A, bo będzie już po kapelusz. I tyle, więc na spokojnie. Zrobimy wszystko tym razem. Klej... nie ma kleju. Czyli klej musiał być z balonem. Ja już go mam. Dobra, mniejsza o to. Zawiało powiedzmy... nie wiem, czy nie urwało mi znowu głosu. Trochę ostatnio mam problemy, powiedzmy, z gate'em, że na mikrofonie mam zbyt ostro albo zbyt delikatne, ale mniejsza o to. Od dłuższego czasu mnie zastanawiało, jak wygląda, powiedzmy, cała historia, powiedzmy, z perspektywy tego sąsiada. Wiecie, jak dla niego to wygląda? Czy zna jakieś uzasadnienie, dlaczego ludzie może mu takie rzeczy robić, czy tak nie bardzo? Ja bym to naprawdę zastanawiał. Niestety nie znam odpowiedzi na to wszystko. Zrobiłem błąd, bo mogłem już przygotować pastę. I w tym właśnie momencie zobaczyłem, że nie mam kleju. I chyba znowu zrobiłem ten sam błąd, co ostatnio. Ja. Nie będę musiał w sumie psa wykorzystać porządnie, żeby to zrobić tak jak chcę. Nie, nie uda się. Nie, może jeszcze jest szansa. Jeszcze może się uda. Tylko muszę szybko przygotować tutaj wszystko. Pocisków nie wziąłem. Dobra, wiecie co, nie. To nie ma sensu, po prostu zbyt chaotycznie gram. Resetuję poziom. I spotkam się chyba jednak, jak już będę miał wszystko ogarnięte. Thank you.
Dobra, wiecie co, mam pół godziny, a ja dalej nie poradziłem sobie z ostatnim poziomem. Zresztą widzieliście ostatnie podejście, znowu zapomniałem amunicji. No niestety, nie będę ukrywał, nie czuję po prostu się na siłach dzisiaj. Więc wybaczcie, sąsiedzi będą mieli o jeden odcinek więcej niż się spodziewałem. Ale przynajmniej zobaczyliście to i zobaczyliście, że rzeczywiście nie umiem w to grać trochę. Czytam, że to nie jest tak, że idę z jakiegoś idealnego poradnika i cokolwiek. Zresztą mniejsza o to już, ten, może nie będę tak dziwnych rzeczy gadał. Wczesna godzina, nierozgrzana i w ogóle, więc wybaczcie za to, ale trudno. Do nocy myśliwskiej, czy nocy myśliwego jeszcze powrócimy, a póki co dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnym, miejmy nadzieję, że już w finałowym odcinku Sąsiadów z Piekła Rodu. Trzymajcie się. Hej, hej. Dobra, wiecie co, nie. Ja tak tego zostawić nie mogę. Robimy ten odcinek. Ostatni. Po prostu... Nie, ja nie mogę tak tego zostawić. To, przecież o zrobienie odcinka z jednego odcinka tego, czyli z jednego poziomu, nie miałoby najmniejszego sensu. Dobra. 15 minut mi zajęło pomyślenie o tym, że jednak... No nie mogę się zgodzić na to takie upokorzenie, żeby pokazać, że gra mnie pokonała. Tak więc może nie będę już dużo marudził się w żalu nad swoim losem. I na spokojnie zajmijmy się wszystkim. Tym razem nie będę rozstawił pułapek może tak szybko. Tylko na spokojnie podejdziemy do wszystkiego, zbierając. Jak już będzie wszystko gotowe, to wtedy na spokojnie będziemy mogli zająć się pozostałymi kwestiami. Dobra.
Teraz wchodzimy do góry, kiedy on będzie w kuchni. Teraz będzie się zajmował fajką, jeśli się nie mylę, innymi sprawami. Więc tak, pociski. Balon. I tutaj jeszcze był chyba proch. I dobra, od następnej rotacji możemy zaczynać. W sumie nawet od tej, ale no, rozumiecie, o co chodzi. Dobra. No i póki tu jestem, to ja już zamontuję klej, mysz i balon. Powinniśmy dać radę spokojnie. Po czym schowamy się pod łóżkiem i resztę zagadek po prostu rozrzucimy na spokojnie i będzie dobrze. No dobra, spróbuję już nawet stąd wyjść teraz. Na bazie tego zobaczymy, czy się to uda, czy nie. Idź, Udi, idź. Dobra, mamy to. Nie wierzę, normalnie mamy to. Łatwiejsze było w sumie niż się bym spodziewał się. Dobra, mamy myszę. No i zajmiemy się resztą. Oczywiście czapka zepsuta też. Czyżby wystarczyło mi 15 minut odpoczynku? Dobra. Szybciej. Tutaj kulki. I zrobiliśmy wszystko, co możemy zrobić. Teraz zostało tylko jeszcze zrobić tą, jak to się nazywa. No, brakuje mi słów. Fajkę z gramofonem będzie dobrze. Nie wierzę. Ja się tak męczyłem od tej... Wystarczy odpocząć 15 minut i wrócić do nagrania. No cóż. Dobra, bierz tą polerkę i zaraz będziemy gwizdać, żeby... pies cię zwabił do góry szybciej. Co prawda tak czy siak dużo to nie pomoże, ale no. Przynajmniej, no jak mówiłem, będziemy mieli teraz dzięki temu więcej czasu na to, żeby ostatnie dwie zagadki mieścić. Chyba ostatnie dwie. Teraz zauważyłem, nie, ta gra mnie nie lubi. A jeszcze raz, bo oczywiście gra musiała się zbugować, znowu nie pokazywać procentów. To już było tak blisko, tak kolorowo, tak fajnie. Ale spokojnie, i tak czy jak damy radę. I oczywiście korek i kabel na końcu. Tak już załatwimy wszystko, co jest do załatwienia na górze. No i jak on będzie przychodził, to wtedy my zajmujemy się tym standardowo. Mam wszystko, czy coś jeszcze? Nie, chyba wszystko wziąłem tym razem. Dobra, to nie ma co marudzić. Tylko próbujmy, mam nadzieję, że nie wyjdzie z tego za dużo. Szybciej Woody do góry. A więc tak, mysz i klej. Dobra. Włącza muzyka, my jesteśmy dopiero na etapie podnoszenia balonu, nie wiem, czy zdążymy.
Chociaż ja tam wierzę w swoje możliwości, więc... Powinno być dobrze z tym wszystkim. No dopiero teraz tak się skupiłem na tym dokładnie. Fajnie, że ta muzyczka taka staje się subtelniejsza, cichsza, spokojniejsza. W momencie, w którym, no... W sumie się skradamy. I to, żeby teraz było jakoś zbyt intensywne czy coś, ale dobra. Pewnie jak nazwę ciebie zapomnę. Dobra, mam tutaj dwie, trzy... Pociski. No tak, pociski, bym znowu zapomniał tego, co zawsze. Tym razem jest już dobrze. Więc mam tutaj trzy... W sumie pułapki. Idź, idź, a nie sterczysz! Nie zdążymy. A nie, dobra, zdążyłem. Więc tak, czwarta. Piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta. Gdzieś tam w międzyczasie też jest, tylko nie zwrócimy tu uwagi. Dobra, czapka, standardowo. Kolejny, tym razem z wściekłością. Dobra. No chyba, że mamy wszystko. Czy tego chcemy, czy nie? Tak, 2 plus 3 to jest 5, 6, 7, 8, 9. Tak, mamy wszystko. Czyli ten krótki dodatek, który... No... Zdecydowałem się jednak zrobić, żeby nie robić z siebie idioty robiącego teraz kilkuminutowy odcinek następny. Ej, tak się opłaciło. Dobra. Jeszcze mniejsza, co dali po tej wypłaty. No chyba taki urok nagrywania 6.30 w sumie. Ja. Dobra. Podnoś to. I idziemy na psa. Żeby cię przyspieszyć. Też nie wiem, czy to bardziej nie spowoli, no ale... Musisz jeszcze podejść i nakrzyczeć na psa, ale... I tak by się uspokoił do tego czasu, więc... To nic nie zmieniło, tak naprawdę. Nie wiem, powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem, czy się uda stówkę, ale... W sumie... No w sumie to tak czy jak, brawo my. Udało nam się przetrwać to wszystko, czy w sumie mnie. Nareszcie, pomimo moich licznych, milionowych prób wręcz już może. I totalnego nieogaru, no proszę. Oto tu jestem, robię to, co mam robić. Się udaje się nawet. Będziemy mogli tylko spokojnie detektować się tym, jak sąsiad się wkurza i psuje wszystko. Dobra. Myśli o fajce. A właśnie, przy okazji jest przycisk, który centruje na sąsiada. Nie mówiłem o tym, ani nie pokazywałem, ale jest, widzicie, tutaj można na niego klikać. Dobra. Położył tytoń, jeszcze teraz tylko musi otworzyć szafkę. I widzimy na psa. Mamy za dużo czasu, ale powinniśmy zdążyć. Dobra. No, schodzi, ja w tym czasie dodałem już... Jak widzieliście, prochu, wstawiłem... Jak to się nazywa, no... Gwóźdź. No i uwaga, uwaga, bierze płytę, oczywiście, jak mówiłem, już niejednokrotnie animacje z tej nie są aż takie rozbudowane, jakby mogły być. Na szczęście w dwójce już są, więc... Okej. Okay. Więc jak mówię, jak kiedyś wrócimy do dwójki, czytajcie po tym, jak znowu skończę jakieś dwie, trzy, może porządne gry. Może cztery, jeszcze nie wiem. A tak właśnie minimum dwie, maksimum więcej. To po prostu będą sąsiedzi dwójka. Dobra, wkurzył się. Kolejny wybuch. I okej, okay, ostatnie dwie zagadki. Patrząc na to, że mam 71, to powiem wam szczerze, nie sądzę, żeby się to udało się, ale... Może jakimś cudem będzie dobrze. Widzicie, on się zaraz tu uspokoi, więc zdecydowanie. I uwaga, uwaga, i spokojnie. Okej, okay, na styk poszło.
a styk po prostu poszło. I załamanie nerwowe. Rozdać mam 81, więc wątpię, żebym dostał tak dużo za tamto, żeby nagle się udało. Dobra. No i teraz bawi się tym oczywiście. Naciśnie spust i broń się zniszczy. 13. 97. No kto by się spodziewał? W takim razie jeden więcej wybuchów byłoby dobrze. Dobra, czyli w sumie kulki. Gdyby kulki w innym miejscu postawił, już byłoby super. Ale tak czy siak. Kolejny złoty sąsiad. W sumie w tym momencie mogę powiedzieć dziękuję bardzo, właśnie ukończyliśmy sąsiadów z piekłorodem. Tak więc, my tych już się żegnam, pożegnam się jeszcze raz i jednocześnie powiem jedną rzecz. Jeśli wam się podobało, zostawcie tą łapkę w górę czy coś. Bo nie ukrywam, widzę, że w sensie cieszą się popularnością i w ogóle. No ale... wiecie, wyświetlenie to nie wszystko. Chciałbym jeszcze widzieć, że ktoś to polubi, czy tam nawet nie lubi. Chcecie, wstawcie łapkę w dół. Wtedy przynajmniej będę wiedział, że i tak zobaczyliście. No, jakiś komentarz, cokolwiek. Tak wyjątkowo proszę właśnie. No i to tyle, trzymajcie się. Hej, hej.